Jak już ten cały powojenny kurz opadł i no Stołczyn był wówczas jednak miejscem uprzywilejowanym z punktu widzenia polityki, ówczesnej polityki państwa, czyli był miejscem, w którym żył przemysł. Ten przemysł został w latach 40., 50. odbudowany i wzmocniony. Ludzie mieli pracę. Te zakłady pracy zapewniały im rozrywkę w postaci Domu Kultury. Ten Dom Kultury już od 1947 roku działał. Tam były jakieś w ogóle, z mojego punktu widzenia, absurdalne historie w latach 40. 50., że orkiestra Polskiego Radia bodaj w 1947 roku na ciężarówką, na pace przyjechała na Stołczyn grać koncert dla pracowników Huty Stołczyn. Huty Stołczyn jeszcze wtedy, bo potem dopiero się zmieniła nazwa na Huta Szczecin. Cześć, Krzysiek Lichtblau, Pan od Książek. Gościmy dzisiaj na Pocztowej 19 u Moniki Szymanik, autorki książki Kamienicy w lesie, a gościem moim dzisiaj jest doktor Paulina Romanowicz. Łatwiej sobie będę mówił do Pauliny po imieniu. Bardzo proszę. Bo też się pochwalę, też w międzyczasie zrobiłem doktorat, proszę Państwa, więc proszę w komentarzach mi gratulować tego tytułu. To ja gratuluję, to również. To dziękuję. Jest wielkie Paulina osiągnięcie. Również gratuluję w takim razie. Paulina jest autorką między innymi takiej książki Świadkowie małej historii, rozmowy z seniorami Stołczyna, ale również pomogę sobie blurbem, Zabawa w średniowiecznym mieście, studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Udziela się również w stowarzyszeniu Przyjaciół Stołczyna Forum, które zapraszam, żebyście śledzili. Zaczniemy od tego, w zasadzie tak jak ty zaczynasz swoje rozmowy w tej książce, a mianowicie od tego, jak twoja historia, historia twojej rodziny sprowadziła was na Stołczyn. Może zacznę od tego, że ja pojawiłam się na Stołczynie z rodzicami w 1986 roku, czyli już miałam 3 latka. Tata pracował wówczas na hucie i od huty dostał mieszkanie. Ale to nie jest początek historii mojej rodziny na Stołczynie, dlatego że ze Stołczyna pochodzi moja mama, która mieszkała przez kilkanaście lat na Stołczynie, potem w latach 70. późnych się stamtąd wyprowadziła. I pojawiła się w 80. ponownie razem z moim tatą. A to wejdźmy głębiej, a skąd mama na Stołczynie? A mama się urodziła już tutaj, tak. Dlatego, dobrze, że babcia się pojawiła, oczywiście, tak, rzeczywiście. Babcia i dziadek w latach 50. na Stołczyn przyjechali ze wschodu oczywiście. To taka jest typowa historia stołczyńska. Skąd pomysł na książkę, w którym momencie się pojawił? Czy spotkałaś osoby, które stwierdziłaś, że musisz wydrzeć z nich tę Może historię? Inaczej. Kiedy zaczęłam pracę nad blogiem swoim, który już 3 lata prowadzę... To jest moment na alokowanie produktu. Stolczyn.com, zapraszam serdecznie. Dwiema takimi publikacjami, z których korzystałam regularnie i nadal korzystam, są publikacje ze wspomnieniami niemieckich mieszkańców, przedwojennych. Tych, którzy zostali w tym 45-46 roku wysiedleni. I ogrom historii takich, powiedziałabym, z życia codziennego, bo oprócz tego, że była, tam jest masa informacji takich historycznych danych dotyczących czy średniowiecza, czy XVII-XVIII wieku, co tam się działo na tych wsiach, które teraz wchodzą w skład Stołczyna, to jest sporo takich informacji o tym życiu mieszkańców przed wojną, z kategorii co się działo w szkole, jak się bawili na podwórku, jakie były sklepy, jaka była atmosfera panowała w tym okresie kryzysu ekonomicznego w latach 20. No, mnóstwo takich, powiedziałabym, właśnie mikrohistorii zebranych w jedno od kilkunastu autorów, którzy tam jeszcze w tych latach 80. żyli, byłych mieszkańców Stołczyna. I ja wówczas odczułam ogromny brak tego rodzaju historii po drugiej stronie barykady, czyli po tym 45-46 roku, ze strony naszych polskich mieszkańców. Jasne, gdzieś tam jakieś historie słyszałam, czy to w swojej rodzinie, czy to w opowieściach
seniorów, z którymi prywatnie rozmawiałam, ale uznałam, że to jednak jest za mało, że potrzeba jest jednak to w jakiś sposób utrwalić, żeby móc później i korzystać z tego w sposób taki archiwizujący, czyli zbierający dane z tak zwanej historii mówionej, no i w takiej popularyzującej i być może doceniającej troszeczkę te trudy życia na Stołczynie po wojnie, jakie znosili ci mieszkańcy, którzy tu się przecież nie pojawili tak do końca z własnej woli. A jakie były reakcje, jak przychodziłaś do ludzi, żeby z nimi rozmawiać? Było różnie, dlatego że wydaje mi się, że generalnie ludzie z pokolenia tego senioralnego są nie do końca ufni, co jest dosyć zrozumiałe w kontekście tego, co nieprzyjemni ludzie potrafią seniorom zrobić, mącąc im w głowie, ale skorzystałam z takiego wytrychu pod tytułem Klub Seniora Stołczyn, Klub Aktywnego Seniora na Stołczynie, gdzie panie mnie kojarzyły z działalności na Stołczynie, w związku z czym kilka pań, z którymi przeprowadziłam wywiady, pani Jola, pani Jadwiga Okonowska i już nieżyjąca pani Irena, one mnie znały, kojarzyły, więc w jakiś sposób mi zaufały. Pani Irenka, która już niestety zmarła nam półtora miesiąca temu, za jej pośrednictwem potem spotkałam się z jeszcze innymi paniami, skorzystałam z innych kontaktów. Powiem tak, to nie jest proste zadanie, dlatego że część ludzi od razu się wycofuje i mówi, że nie chce, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia, albo że po prostu nie chce. Nie chce opowiadać, bo widać, że być może to nie są łatwe wspomnienia, że być może wyobrażają sobie, że ja będę o jakieś bardzo prywatne rzeczy pytać. Tymczasem no, powiedzmy, że mnie rodzinne jakieś tam konflikty nie interesują aż tak, bo czasem to są też oczywiście bardzo ciekawe rzeczy takich relacji międzyludzkich, ale no, po prostu nie chcieli, to no, nie mogłam zmusić oczywiście. Ale część ludzi bardzo otwarcie podchodzi do tego tematu i teraz prowadziłam wywiad z panią, która była bardzo chętna. Mam nadzieję, że ten wywiad się w drugiej części na pewno się ukaże, że będzie mi dane dokończyć te wywiady i dokończyć drugą część książki. A różnią się czymś te relacje właśnie ludzi, którzy mniej chcieli opowiadać albo nie widzieli wagi tych wspomnień? Troszeczkę tak. Wydaje mi się, że osoby, które od początku były chętne, w sposób bardziej taki otwarty opowiadały o pewnych wydarzeniach, również tych niełatwych w historii Stołczyna, jak jakieś inwigilacje przez SB. Tymczasem od osób, które były niechętne, musiałam troszeczkę więcej wysiłku własnego włożyć, żeby te informacje wyciągnąć. To też nie jest nic dziwnego, bo no nie wszyscy mają taki dar, żeby tworzyć opowieści. Tymczasem mają całe zaplecze, mnóstwo informacji, które można by w takiej książce zawrzeć. Z drugiej strony właśnie pozostawiłaś taki charakterystyczny język dla tych osób. I czytając te rozmowy widzimy konkretnych ludzi przez właśnie bardzo te konstrukcje językowe. Bardzo mi na tym zależało, dlatego że wszystkim tym rozmowom, bez względu na to, czy ktoś od początku był nastawiony bardzo pozytywnie, czy raczej sceptycznie, towarzyszyły emocje i to była rzecz, której się nie da nie zauważyć. I te emocje wypływały również ze sposobu, w jaki te osoby opowiadały o swoich doświadczeniach życiowych. I nie chciałam, żeby jak gdyby praca redakcyjna polegająca na wygładzeniu tej opowieści te emocje w jakiś sposób wyrugowała. Tak sobie pomyślałam, że być może zostawienie tego sposobu mowy każdego z rozmówców będzie jak gdyby bliższe tym emocjom. A mówisz o wygładzeniu, a autocenzura? Na ile się możesz domyślać, że dochodziłaś do momentu, w którym już dalej nie przejdziesz? Na ile jakiś proces autoryzacji powodował wyrzucenie pewnych elementów? Wszystkie wywiady były autoryzowane, więc w momencie, w którym autorzy czegoś nie chcieli, żeby się znalazło,
Miałam jedną taką sytuację, to mogę powiedzieć od razu, że pani poprosiła, żeby jedna historia, którą opowiedziała, żeby się w tej... Ja mam wrażenie, że nas najbardziej interesuje to, co wycięte zawsze. Ta historia właśnie nie była aż taka, nie była aż taka, nie wiem, ani kontrowersyjna i do końca nie wiem, dlaczego pani chciała ją wyciąć. Być może no, postanowiła, że może coś powiedziała tam, czego nie chciała, żeby się znalazło w formie pisanej. I no, to muszę uszanować. Natomiast miałam sytuację odwrotną z panią Ireną właśnie jedną, bo tu są dwie panie Ireny, która dopowiadała mi, poprosiła, żeby coś jeszcze się znalazło, że jej się coś jeszcze przypomniało, że ona chce, żeby jeszcze coś było ujęte z tego w toku tej jakiejś opowieści, żeby jeszcze dołożyć tam jedną informację. Już nawet książka została wydrukowana i pani Irena poprosiła, żeby, może nie tyle poprosiła, bo już się nie da dołożyć, ale mówi, Paulinka, ja zapomniałam ci jeszcze powiedzieć, że jak myśmy przyjechali na ten Stołczyn z mamą i z bratem, to pod tapetami na Dąbrówki były pluskwy. Taka informacja bardzo ważna, prawda? Jaki był stan tych mieszkań, do których oni przyjeżdżali. No ale no, tego zapomniała, a jej się przypomniało wtedy. No właśnie, jaki był obraz? To gdzieś wynika i z twojego wstępu, i z tego, co opisują, ale jak możemy to ująć? Ten obraz z Stołczyna, do którego przyjeżdżali tuż po wojnie Polacy. No, z mojej wiedzy oczywiście. Od centrum historii. Z mojej wiedzy, jaką zaczerpnęłam i z tych informacji od mieszkańców niemieckich, i z tych informacji od polskich repatriantów, no to owszem, nie było miasto, nie był Stołczyn tak zbombardowany jak centrum miasta. Było gdzie zamieszkać, natomiast to wszystko było splądrowane, poniszczone. Rozgrabione sklepy, powybijane szyby. No taki obraz, myślę, typowy powojenny, więc tutaj chyba niczego szczególnego się nie zastało. Te historie są bardzo trudne, dlatego że zarówno opowieści polskich repatriantów, którzy są w jakiś sposób nie z własnej woli się tutaj znajdują na tym Stołczynie. Są ciężkie, ale historie Niemców, którzy popełniali samobójstwo całymi rodzinami w momencie, kiedy Rosjanie się pojawili, dlatego że trzeba dać też jak gdyby mieć świadomość tego, że przez kilka miesięcy tam stacjonowały wojska radzieckie na jednej przestrzeni Stołczyna. No to wszystko nie pozostaje bez echa. Myślę, że i też ważne jest to, że ten okres 45-46 roku, te społeczności żyją wszystkie razem. Są radzieckie wojska, są Niemcy, którzy pozostali albo przyjechali jeszcze, wrócili na Stołczyn, licząc na to, że jednak Stołczyn pozostanie niemiecki. No i ci polscy repatrianci, to wszystko razem w tym kotle takiej, bądź co bądź, dość odizolowanej, enklawowej społeczności. Tak mi się wydaje, że w tamtym momencie to nie mogło działać inaczej, więc no, myślę, że to był trudny czas. Z drugiej strony to, co mi się gdzieś wyłania z tych rozmów, to to, że to miejsce raz, że tętniło życiem. Już mówimy o tym okresie, tak, lat 50., 60. bym powiedziała. I dużej miłości mieszkańców do tego miejsca. Bo mnóstwo tych osób fantastycznie wspomina tamten czas, tak, Stołczyna. Tak, dlatego że jak już ten cały powojenny kurz opadł i Stołczyn był wówczas jednak miejscem uprzywilejowanym z punktu widzenia polityki, ówczesnej polityki państwa, czyli był miejscem, w którym żył przemysł. Ten przemysł został w latach 40., 50. odbudowany i wzmocniony. Ludzie mieli pracę, te zakłady pracy zapewniały im rozrywkę w postaci Domu Kultury. Ten Dom Kultury już od 47. roku działał. Tam były jakieś w ogóle, z mojego punktu widzenia, absurdalne historie w latach 40., 50., że orkiestra Polskiego Radia bodaj w 1947 roku na ciężarówką na pace przyjechała na Stołczyn grać koncert dla pracowników Huty Stołczyn. Huty Stołczyn jeszcze wtedy, bo potem dopiero się zmieniła nazwa na Huta Szczecin.
Więc to w ogóle jakiś taki, śmieszna rzecz, ale już wówczas, na samym początku, widać było tą uprzywilejowaną sytuację Stołczyna względem tego systemu, który wówczas zapanował. No i to nie mogło się pozostać bez echa. Jeżeli ci ludzie, wówczas będąc młodymi dziećmi, nastolatkami, góra dwudziestokilkuletnimi osobami, wzrastają w tym takim poczuciu, że rzeczywiście tam się dzieje fajnie, są koncerty, są spotkania, jest miejsce, gdzie można pójść sobie napić się piwa chociażby. Przecież był taki bar, hutnik, gdzie nie tylko piwo było dla hutników. To jest fajnie, prawda? Bo wtedy jak jest miejsce, żeby się spotkać, pogadać, to jest po prostu przyjemnie i te relacje sąsiedzkie w jakiś sposób się umacniają. W wywiadach pojawiają się wspomnienia z koncertów i występów różnych topowych, jak na tamte czasy, osób, które grały właśnie na Stołczynie. Czerwone gitary. A nie w innych miejscach. Tak, tak. Są wspomnienia... już teraz nie pamiętam, czy to w tej książce, czy z kimś innym rozmawiałam, że to całe tłumy ze Szczecina przyjeżdżały, że autobusami na te koncerty, na Stołczyn, na ten nasz plac, na Zamkniętej, tłumy się zjeżdżały, bo właśnie to było to centrum. Chodzi oczywiście o konkretną imprezę, czyli Dzień Hutnika w maju, więc jak gdyby była stały punkt programu majowego, majówka była i była potem impreza na Stołczynie. A bo tego mniej mamy w tej książce, ale pewnie też z rozmówcami o tym rozmawiałaś. Jak oni patrzą na te przemiany, które nastąpiły? Ja będę teraz trochę adwokatem diabła i będę mówił z perspektywy centrum i stereotypów i klisz, którymi mi się tu posługuje. Teraz ja atakuję, ty bronisz, albo... Ja nie mam czego bronić. A ja nie mam czego atakować. Właśnie, ale... bo to jest tak, że ja absolutnie się zgadzam z tym, co mówią w większości mieszkańcy. Lata 90. to był pogrom na Stołczynie. Ja mam takie poczucie i ponieważ też dorastałam w tych latach 90., więc mogę mieć skrzywiony obraz, to jest zupełnie inna bajka, ale ja pamiętam to poczucie beznadziei, które tak zapanowało w momencie, kiedy najpierw te zakłady pracy się prywatyzowały, potem po kolei były zamykane, ci ludzie się snuli po ulicach. Już nie chcę wchodzić w takie szczegóły, jakie tam się dziwne rzeczy działy, odbywały i jakieś rzucanie się pod, może nie rzucanie, ale leżenie na ulicy po to, żeby czekać na nadjeżdżający autobus, bo i takich mieliśmy dziwnych osobników, już nikt nie mamy. Myślę, że jakbym rzuciła ksywą, to każdy Stołczyniak by wiedział, o kim mówię, więc... Może sobie daruję, ale tak, absolutnie uważam, że jakiś to poczucie beznadziei, które zapanowało wówczas, sądzę, że musiało mieć ogromny wpływ na postrzeganie, również przez wówczas już dojrzałych ludzi, którzy tutaj udzielali tego wywiadu, jak gdyby ceny tej przemiany, która nastąpiła. I ta cena dla Stołczyna była potworna, koszt, który zapłaciliśmy my jako społeczność. Ale ci ludzie mimo wszystko zostają. Nie wszyscy. Jedna z pań, która jest tutaj... Mi urzekła pani, która wróciła z Anglii po paru latach. No to tutaj właśnie pani Irenka zmarła nam. No, fantastyczna osoba. Fantastyczna. To jest w ogóle historia fantastyczna z ojcem jej, który został przecież po wojnie w Anglii, ona potem jeździła do niego, mama wyjechała potem do ojca po 20 latach, bo się dowiedziała, tak. że on tam jest i że nie ma drugiej kobiety, więc ona może tam jechać i jakieś w ogóle kosmiczne, nie zdawałam sobie sprawy, a panią Irenkę od dzieciństwa znam i bałam się jej, bo krzyczała na mnie z okna i nie tylko na mnie, tylko na wszystkie dzieci na podwórku, że mamy piłką nie rzucać. A tu proszę, okazało się, że ma takie życiorys za sobą. Ale pani Irenka, a właśnie trzy panie Ireny są, trzecia pani Irenka, strasznie popularne imię w tym pokoleniu. Na Stołczynie. Jeszcze mam czwartą. Przepraszam, z jedną zrobiłam, jeszcze z jedną, to już będzie pięć Iren, rany boskie.
Dobra, dobrze. Ireny ze Stołczyna może. Ireny ze Stołczyna, zrobimy taki ten, no, taką antologię potem. Nie mieszka na Stołczynie obecnie, ale jak ona to powiedziała, ona się nie wyprowadziła, ją stamtąd wynieśli. Myślę, że każdy będzie kojarzył opowieść. Dużo budynków zostało wyburzonych. Jak mówię dużo, to mówię o skali kilkunastu kamienic, w których było po kilkanaście mieszkań. No i ci mieszkańcy to już no nie mają jak wrócić tutaj, bo gdzie będą szukać mieszkania? Jasne, a młodzi ludzie? Bo ja mam poczucie właśnie z perspektywy centrum, że wszyscy chcą stamtąd uciekać. I nikt tam nie dojeżdża jeszcze. Powiem tak, jest tak troszeczkę, że wśród mieszkańców młodych pokoleń, które kupują mieszkania w tych nowych budownictwach, no sama takiego czynu dokonałam. Czyli jest, zdrada na kamienicach. No, nie jest właśnie kamienica, tylko te nowe, w tych nowych budynkach, to jest dużo mieszkańców Stołczyna, wychowanych na Stołczynie. I oni chcą zostać jednak. Nie jest to skala jakaś bardzo duża, ale rzeczywiście jest też tak, że dużo osób ma dość tego miejsca. Dlatego, że bardzo jest ciężko, chcąc coś zrobić, przez kilkanaście lat walić głową w mur. O tak bym się wyraziła, może najogólniej. Bo mamy nawet osoby, które przez chwilę były w Radzie Osiedla i teraz mówią, że stanowczo na Stołczynie oni mieszkać nie chcą. Młodych ludzi. A co to znaczy chcieć coś zrobić i walić głową w mur w tym wypadku? No to, to tutaj to już. To bym się politycznie mogła... ocenzurujemy. A... Politycznie ocenzurujemy. To nie ma, to chyba nie ma nic to już wspólnego nic nie ma do z polityką nawet. To nawet nie chodzi o politykę, to chodzi o jakąś taką wolę, o sposób myślenia, właśnie o te stereotypy, które powodują, że my jesteśmy postrzegani jako społeczność, której niczego nie potrzeba, która po prostu... No to spełniona chyba. No, tylko właśnie dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jesteśmy tak postrzegani? Ja tego nie rozumiem, że nie potrzebujemy domu kultury. Ciężkie są to rozmowy. Ciężkie, bo ja rozumiem argumenty, że władze miasta muszą patrzeć na miasto z lotu ptaka i o pewnych rzeczach decydować w taki bardziej ogólny sposób. No ale nie może być tak, że nie ma już kompletnie nic prócz sklepu monopolowego. Czy tam, no dobra, spożywczy, no. A skąd bierze się to zapomnienie? Centralne, o. Nie wiem. No nie wiem skąd. Za mało krzyczymy? Nie wiem. Za mało jest nas widać? Nie wiem. Czy za mało tupiemy? Albo potrzeby są gdzie indziej, większe. Nie mam pojęcia. Jak działacie w stowarzyszeniu? Co się dzieje właśnie z waszej inicjatywy? No na razie to mamy przede wszystkim remont na głowie, to może zanim... Ale to pozytywny akurat przejaw, bo to znaczy, że się zmienia. Tak, tak, bo to jest bardzo pozytywna rzecz, to jest absolutnie chyba najpozytywniejsza w ostatnim miesiącu rzecz. To znaczy tak, działamy od 2 lat, trochę na fali mojej nieudanej próby obrony jednego budynku, który został wyburzony. Uznałam z kilkoma osobami, że warto jest założyć stowarzyszenie, które będzie miało w statucie wpisaną możliwość walki o obiekty zabytkowe, czyli możliwość wpisywania ich do gminnej ewidencji czy do rejestru zabytków, dlatego że wcześniej założone stowarzyszenie takiej możliwości nie miało, a jeżeli się tam zgłasza z takim wnioskiem, to no jest dobrze widziane, albo nawet chyba jest przewidziane prawem tak, żeby to stowarzyszenie miało taką możliwość. Oczywiście oprócz tego założyliśmy sobie, że chcemy działać na rzecz integracji i jakiejś takiej budowania lokalnej tożsamości, dlatego że to też jest chyba duża bolączka Stołczyna, że gdzieś po tej transformacji, kiedy zostały zamknięte zakłady pracy, które sterowały tą kulturą, może nie same zakłady, bo zakłady zostały później zamknięte, ale zostały pozamykane instytucje kultury, które im podlegały, czyli właśnie wspomniany Dom Kultury,
I one sterowały tym życiem takim też tożsamościowym, że wszystko się koncentrowało jednak wokół tego życia przemysłowego. No teraz nie ma wokół czego się skoncentrować na tym Stołczynie, więc gdzieś tam próbujemy jakieś takie różne działania podjąć. Jednym z projektów, które dość wcześnie zrealizowaliśmy, było rysowanie map mentalnych osiedla. Zebraliśmy siedemdziesiąt kilka map, które nam zinterpretował profesor Kowalewski. No i tam ciekawe rzeczy z tego wyniknęły, że właśnie Stołczyniacy postrzegają swoje miejsce jako tą enklawę, jedno miejsce spójne, gdzie właściwie są samowystarczalni. No i różnie to bywa. Oprócz tego robimy takie rzeczy znowu związane z kultywowaniem historii powojennej. Dwa razy, rok po roku na razie robiliśmy, mam nadzieję, że w tym roku też nam się uda. Palenie zniczy pod tablicą ku pamięci pierwszych Stołczyniaków, którzy zostali, tam kilkanaście osób było pochowanych jeszcze na tym niemieckim cmentarzu i jak w latach 90. z cmentarza zrobiono park, to ich groby były ekshumowane, a w zamian za to powstała tablica, taka ku pamięci. I wydaje mi się, że dużo młodych osób w ogóle nie ma pojęcia o tym, że był taki kawałek historii i staramy się co roku gdzieś tam taką akcję zrobić, że te znicze tam palimy, żeby przypomnieć o tym trudnym okresie historii Stołczyna. No i co? Spacer? Spacery, tak, bo to jest mój konik. Organizujemy spacery. To jest świetna forma promocji właśnie. Wydaje mi się, że w tym momencie najciekawsza taka, która, może nie, że najciekawsza, przyciągająca osoby z zewnątrz. O, to jest chyba, która nie koncentruje się na samej lokalnej społeczności, ale przyciągająca właśnie mieszkańców nie tylko Szczecina. Tak, w ubiegłym roku organizowaliśmy taki pierwszy spacer duży razem z Arturem Krzyżańskim ze Szczecińskiego Szlaku Widokowego, na który przyszło 130 osób. Przeżycie jest to, muszę powiedzieć, fenomenalne, kiedy po Stołczynie tymi wąskimi uliczkami, może nie aż takimi wąskimi, ale jednak, poruszamy się taką wielką grupą. Nie zapomnę tego, że chwilę po tym, jak rozpoczęliśmy spacer, oczywiście lunął deszcz, także pogoda była przednia, a i tak do końca spaceru 70 osób doszło, którym jestem bardzo wdzięczna, że mnie nie zostawili w tym deszczu, tam gdzieś na samym środku ulicy tej Witosa, tylko dotrwali. No i potem powtarzałam te spacery już w mniejszym gronie i teraz właśnie może nawiązując, jest okazja wziąć udział w takim kameralnym spacerze, maks do 10 osób, tak sobie powiedziałam. Trzy pierwsze soboty września. Bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia zrzutki, którą organizujemy na cel remontu lokalu stowarzyszenia, który udało nam się niedawno pozyskać. I jedną z nagród są właśnie spacery po Stołczynie w takim kameralnym gronie maks 10 osób w pierwsze trzy soboty września, czyli 5, 12 i 19 września. Jeszcze są, zdaje się, na wszystkie terminy jakieś tam miejsca dostępne. Na stołczyn.com znajdziemy, tak, ten? Na stronie stowarzyszenia. Umieć na stołczyn.com też. Dobra, no. To zrobię. Łatwo zapamiętać. Zdecydowanie. To znaczy, można znaleźć, dlatego że na stołczyn.com jest zakładka do stowarzyszenia i można od razu sobie przejść. Tak. I zapraszamy do spacerowania przy okazji. Bardzo serdecznie zapraszam, dlatego że bolączką zawsze jest to, że przychodzi tak kilkadziesiąt osób, około 20 powiedzmy. Ciężko jest odpowiedzieć na potrzeby wszystkich osób, czy odpowiadając na pytania, czy koncentrując się na czymś bardziej. A myślę, że w takim 10-osobowym gronie będzie nam łatwiej i może jakoś tak właśnie bardziej towarzysko, aniżeli tylko krajoznawczo. Poza tym, że jesteś historykiem i książka jest tego dowodem, ty jesteś archeologiem. Pracujesz jakoś archeologicznie w związku właśnie ze Stołczynem i działaniami tam? Ze Stołczynem jeszcze nie, aczkolwiek mam w planie taki projekt, żeby badania archeologiczne
w jednym miejscu nas to uczynie, przynajmniej w jednym miejscu na razie myślę zrobić. Ale to są wszystko rzeczy, które jeszcze muszą zaczekać, aż życie pozwoli. Dobra, a inne plany? Bo wspomniałaś, że powstaje druga książka powoli. Tak, tak. Powstaje powoli druga książka. Mam już jeden wywiad przeprowadzony. Mam umówione 3 kolejne spotkania. Przy czym to właśnie zawsze musi trochę trwać, dlatego że jeżeli zapraszam do rozmowy osobę, która chce rozmawiać w domu, to, no, to muszę zaczekać, aż ona będzie gotowa mnie w tym domu przyjąć. I mam taką jedną panią, na którą czekam niecierpliwie, stołczyniankę w wieku 93 lat. A historia ma też fantastyczne, mówi w 5 językach, mieszkała w trakcie, jak wojna wybuchła w Niemczech, a jeszcze byli z rodzicami na wakacjach we Francji. I no fantastyczną mi historię już na chodniku opowiedziała, ja już na chodniku sobie dyktafon włączyłam i... Jak paparazzi. Troszeczkę tak, ale z nadzieją, że uda mi się wrócić do tej historii i po prostu jeszcze raz pani będzie mi w stanie ją opowiedzieć. Mamy jakieś tam pomysły a propos tego, co chcielibyśmy w tej nowej siedzibie robić, no ale to wszystko jest uzależnione od tego, kiedy skończymy z tym remontem. Natomiast serdecznie zapraszamy, to już wiem na pewno, będziemy wspólnie z pozostałymi stowarzyszeniami stołczyńskimi organizować imprezę promującą projekt do szczecińskiego budżetu obywatelskiego zgłoszony przez jedną z mieszkanek na Polanie Dąbrówki. Na Polanie, na ulicy Dąbrówki, dlatego że projekt dotyczy zrobienia tam właściwie takiej polany rodzinnej na takim pustym placu, na razie porośniętym trawą. Zrobienia tam fajnego, rekreacyjnego miejsca. Projekt jest super i chcemy jak gdyby we wrześniu, 26 września, w sobotę zachęcić do tego, żeby kto ma ochotę, odwiedził nas, zobaczył potencjał tego miejsca i no, oddał swój głos na nasz projekt. A państwo mówią, że w Szczecinie się nic nie dzieje, proszę zobaczyć, ile na Stołczynie się dzieje, więc ja nie rozumiem. Zapraszam do zapoznania się z tymi rozmowami, bo fajnie też je nanieść na pryzmat całego Szczecina i tego, jak to się rozkładało. Moim gościem była Paulina Romanowicz. Czekamy na otwarcie Domu Kultury i siedziby stowarzyszenia. Siedziby stowarzyszenia, tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.